Magdalena Rzemień, witam Państwa w programie Gość Dnia. Z nami jest pan Andrzej Górzyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie. Dzień dobry Państwu. I pan Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy, jesteśmy po sesji, łączonej sesji obu samorządów, można powiedzieć, że historycznej sesji. No i oba samorządy podjęły uchwałę, można powiedzieć, intencyjną w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej S3 Lubin Zachód. Panie przewodniczący, tak. Górzyński. Tak, tak. Po raz pierwszy coś takiego. Po raz pierwszy coś takiego było, pierwszy raz wspólna sesja, no ale pierwszy raz w historii też wspólne tak duże zadanie, jakie chcemy wykonać. To znaczy zrobiliśmy pierwszy krok do powstania ekonomicznej strefy. No właśnie, pierwszy krok. Na jakim etapie jesteśmy teraz? Na razie to jest pierwszy krok. Teraz będą wszystkie procedury i tak dalej. To potrwa jeszcze. Ja myślę, że to tak praktycznie to około 2 lat, czyli teraz, zanim się pojawią pierwsi ewentualnie inwestorzy. Czyli teraz bardziej można powiedzieć papierologia. Jak to będzie wyglądało po kolei? Intencje są? Co teraz? Powiedzmy mieszkańcom regionu. No najpierw uchwalić trzeba studium. My takie studium już mamy w mieście. Teraz przystąpimy do uchwalenia planów, bo żeby coś budować, muszą być odpowiednie plany zagospodarowania. I w najbliższym czasie przystąpimy do sporządzenia planów. Sporządzenie planu potrwa około roku. Takie niestety są procedury w Polsce, że to wszystko tak długo trwa. Po uchwaleniu planów dopiero możemy wtedy... Na chwileczkę przerwiemy, przepraszamy. Będzie to można jakoś wykreślić? Proszę kontynuować. Proszę. Później wtedy po uchwaleniu planów mogą wtedy dopiero przedsiębiorcy, ogłosimy nabór przedsiębiorców, ogłosimy strefę i wtedy będziemy dopiero przystępować do ewentualnie promowania strefy. Przedsiębiorcy wtedy będą mogli kupować, zaczną się negocjacje. Pytanie do pana przewodniczącego Grabowskiego. Większość terenów tej zakładanej strefy leży właśnie w gminie Lubin. Tak. Jak to teraz będzie wyglądało w gminie Lubin? Wydzielanie tych terenów? Jak to wygląda? Znaczy na tą chwilę mamy nowy studium, które w tej chwili właśnie uchwalamy, żeby nie blokować mieszkańcom Krzeczyna Małego, Krzeczyna Wielkiego, ani też Obory studium i przekształceń działek. Więc ten plan pchamy dalej, który w tej chwili jest, ale tak naprawdę od jutra już ruszamy z nowym studium, który występujemy do urzędów i tak naprawdę rozpoczynamy nową procedurę, która ma za zadanie utworzenie nowego studium, na podstawie którego ta strefa może tam jak gdyby powstać, tak? Także od tego musimy rozpocząć. No to też tak jak tutaj pan przewodniczący Andrzej Górzyński stwierdził, jest to procedura długotrwała. No trzeba po prostu długo czekać na odpowiedzi ministerstwa, wszystkich innych podmiotów, które są zainteresowane akurat tym terenem. Miejmy nadzieję, że nie będzie problemu z Ministerstwem Rolnictwa, bo niestety jest tam dość dużo gruntów klasy trzeciej. I to stanowi to problem ze względu na to, że minister niechętnie przekształca wszystkie tereny, jeżeli chodzi o grunty klasy trzeciej, ale myślę, że w tym wypadku, jeżeli występujemy w tak dużym gronie, czyli z dwoma samorządami, samorząd Lubina, samorząd gminy Lubin, no na pewno w jakiś sposób się przychyli do tej naszej prośby, ze względu też na to, że no mamy taką wielką nadzieję zrobienie dużej alternatywy dla jednego pracodawcy, który jest w tej chwili na naszym terenie KGHM-u. Stworzenie tak dużej strefy ekonomicznej, która może i na pewno, jeżeli się to nam uda, ten nasz plan, spowoduje duży jak gdyby wzrost zatrudnienia w regionie. Więc tutaj jest taka duża alternatywa i wydaje mi się, że na pewno, taką mam nadzieję oczywiście, że minister się do tego przychyli. No właśnie chyba potrzebna taka alternatywa, ponieważ dzisiaj też mówiliśmy o ceny akcji KGHM i ceny miedzi znowu spadły, także no tutaj miedziowa spółka stoi pod dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o jej przyszłość. Czy to też dlatego chcecie połączyć swoje siły i dać
ileś tysięcy, myślę, miejsc pracy. Oczywiście, no, to jest oczywiście czarny scenariusz, co pani powiada, ale jest taka możliwość, że na przykład z dnia na dzień ceny miedzi tak spadną na rynkach, że wydobycie naszej miedzi będzie nieopłacalne, bo jest taka możliwość. W tej chwili już jest tak, że jak pani właśnie słusznie zauważyła, spadły notowania naszego potentata, ale właśnie dlatego, że spadły też ceny miedzi. W tej chwili około, no nie wiem, czy są to pewne dane, ale około 5000 dolarów to na miedzi. Tak, ale ta strefa będzie takim czymś, gdzie ludzie, jeżeli nawet tutaj stracą pracę, tam, jeżeli pojawią się inwestorzy, tak, a myślimy, że się pojawią, bo jest bardzo atrakcyjna, będą mogli tam znaleźć pracę. No i tysiące ludzi. Tak, no, tysiące ludzi mam. Na to liczycie. Na to liczymy. Mało tego, no, jest to też świetny punkt. No, załóżmy, że to jest skrzyżowanie dwóch takich naprawdę dużych arterii komunikacyjnych. W tej chwili no, S3, która będzie wybudowana, czyli załóżmy północ-południe, tak, i A4, która oczywiście zachód-wschód, czyli w tym wypadku też jest dużym atutem to położenie. Także wydaje mi się, że uda nam się. Mhm. O inwestorach jeszcze nie możemy mówić, konkretnych inwestorach, ale chciałam zapytać, na jakich inwestorów liczymy? Czy na inwestorów z kraju, z Polski, z regionu, czy może na inwestorów zagranicznych, panie przewodniczący? Ja myślę, że takich i takich. No najlepszy jakby to byli z kraju inwestorzy, nie? No ale zagraniczni też dadzą pracę. Płacę podatki od nieruchomości, podatki dla samorządów, CIT, PIT i tak dalej. Te wszystkie, które przedsiębiorstwo płaci, nie? Także wszystko to będzie się działo. Wspomnieliśmy tutaj o tej drodze ekspresowej S3. Wiemy też, że właśnie w tej strefie będzie ten cały węzeł drogi, prawda? To też dodaje atrakcyjności strefie, ale są jeszcze inne zalety, tak? Chodzi o podłączenia wszystkich sieci. No tam w tej chwili prąd mamy, wybudowana jest trafostacja, że prądu prawie wystarczy dla całej. Gazociąg jest wysokiego napięcia, także też wystarczy. Tam tylko jeżeli chodzi o wodę, trzeba będzie rurociąg wodny wybudować i kanalizacyjny. Czyli tak naprawdę nie jest potrzeba prawie, nam tak dużo prawie, pracy, tak, żeby to stworzyć. Tak, tak. No bo niestety to będzie po stronie samorządów. Przygotowanie tego terenu. Jedyny problem to taki, jak słusznie tam zauważono, mamy tylko i wyłącznie z tym, że musimy budować całą sieć wodną i kanalizacyjną, nie? I która, no tak właściwie to tylko ten, bo tak jak przewodniczący pan Andrzej zauważył, że gazociąg praktycznie przez środek działki przechodzi, z tego co się orientuje, a prąd mamy praktycznie no, na samej brzegu działki, także. Czyli sporo to będzie kosztowało budowa tego wodociągu? No wiadomo, że jeszcze nie ma konkretnych liczb i założeń, ale... Nie możemy nic mówić w tej chwili, ale na pewno no nie będzie to tania inwestycja, ale na pewno opłacalna. Opłacalna, jasne. Skoro mamy tak dobrą współpracę teraz między samorządami, chyba tak nie było do tej pory, prawda? No ja, jeżeli pamiętam ostatnie lata, to na pewno nie było. Współpraca się zaczęła dopiero jak został wójtem pan Kielan. Zaczęła się współpraca, no i w tej chwili się jeszcze zaczęła, jak Kielan, że tak powiem, ma większość w Radzie. Wtedy podpisali no już. Tak, ostatnio no. Mówiliśmy właśnie o zmianach w Radzie, zmianie sił w Radzie. Ostatnie pytanie o tej dobrej współpracy. Czy mamy już teraz komunikację miejsko-gminną, prawda? Tak. Mamy w planach strefę. Tak. Czy możemy zdradzić naszym tutaj mieszkańcom regionu, czy coś jeszcze takiego konkretnego, może jakieś większe plany na przyszłość, jeżeli chodzi o współpracę? Przede wszystkim cała infrastruktura miejska, kulturalna, oświatowa jest udostępniona dla mieszkańców gminy. Nikt w tej chwili nie rozróżnia, że to jest mieszkaniec gminy czy miasta. Każdy ma autobus za darmo, czy to miejski, czy to gminny. Po prostu no, tak samo ze szkołami, z przedszkolami. W tej chwili dzieci mogą chodzić niezależnie gdzie chcą, do której szkoły chcą. Jak to wygląda ze strony? No, mogę dodać tylko i wyłącznie nieskromnie, że tak samo mieszkańcy miasta mogą korzystać z naszych dóbr, które my posiadamy. No też jesteśmy oczywiście mniejszą jednostką, mniej mieszkańców, ale mamy też GOG, który organizuje świetne imprezy i oczywiście stąd mogę zaprosić wszystkich mieszkańców Lublina do uczestniczenia również w naszych imprezach, które no, są naprawdę też ciekawe, no, kulturalne, tak jak tutaj pan przewodniczący Andrzej zauważył.
gospodarzu z dóbr wsi, że tak powiem. Ostatnio byłem nawet na Święcie Kapusty w Kłobotowie. Tak jest. W Księgienicach. Bardzo fajnie. Nie wątpię, że było bardzo fajnie. Panowie, jeszcze mam ostatnie pytanie. Kiedy mieszkańcy będą mogli poznać więcej konkretów na temat strefy? To znaczy, jakich konkretów? Konkretów. Chodzi o to, kiedy ja myślę, zaczną się tam jakieś prace. Ja myślę, praktycznie licząc, to około 2-3 lata. Bo tego samego zdania jestem, bo uchwalenie samego studium, które musimy rozpocząć, roku, półtora, to jest procedura, nie? A później dalsze plany roku. Tak. Także tutaj, tak jak tutaj przewodniczący bardzo słusznie zauważył, do nawet 3 lat może to trwać, no ale warto podjąć tego zadanie. Chodzi chyba też o budowę drogi ekspresowej S3, prawda? Bo no droga już się zaczęła budować. Tak, ale ma zostać zakończona budowa w 2018, tego, tak, co pamiętam. Tak, to jest prawda. Czyli czekamy po prostu na konkrety, czekamy na rozwój wydarzeń. Mamy nadzieję, że strefa powstanie. Tak. Ja myślę, że tak. Myślę, że tak, i będziemy tego dążyć. I co mogę dodać do tego wszystkiego, że to jest tak naprawdę historyczny moment. I jeżeli dobrze wszystko się uda, to na pewno powstanie. Dziękuję panom za przybycie do naszego studia. Naszymi gośćmi byli pan Andrzej Górzyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie, oraz pan Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.